Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geekner News. Przyszła pora na drugą część recenzji kalendarza adwentowego LEGO Star Wars na rok 2018. No więc cóż, dzisiaj otworzymy sobie oczywiście okienka 9-16, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na otwieranie tych okienek oraz recenzję ich zawartości. Dobra, mamy na widoku oczywiście wszystkie okienka, zarówno te otwarte, jak i nieotwarte. Już widzę dziewiątkę, szybko udało się ją zlokalizować. Delikatnie staram się to otworzyć. Dobra, mamy tutaj jakiś pojazd. Ta zawartość prezentuje się w ten sposób. Na pewno fajnym elementem jest ta szara kamera. To na pewno będzie całkiem ciekawy element, no ale oprócz tego trochę jakichś takich dość popularnych elementów. Szare serki zawsze na propsie, one przydają się do wykańczania wszelkiej maści takich konstrukcji skalnych, ale trzeba by też zajrzeć do dziesiątki. No, dziesiątka tutaj z tego co widzę to jest chyba jakieś działko ze stud shooterem. Takie trochę można powiedzieć robienie tego na wyrost, bo jest po prostu paskudne z tego co już widzę po samej instrukcji złożenia. No ale dobra, układam sobie to oczywiście w takim ciągu, żeby później nie pomieszać tych woreczków jak będę to składał. Dobra, jedenastka jest tutaj, trochę to rozorałem właśnie. Niestety nie wszystkie te okienka otwierają się tak dość łatwo, z tego względu, że to powyższe już było wcześniej otwarte i tutaj papier po prostu się przeciąga. Dobra, mamy tutaj jakiegoś gówniaka z mieczem świetlnym. Nie wiem, czy on zginął z ręki Anakina w trzeciej części, ale jest figurka, więc to na plus. Plus do tego jeszcze oczywiście miecz świetlny, plus, plus, plus. Dobra, to jest okienko 11. Lokalizuję 12, ona jest tutaj, więc znowu staram się być delikatny. Dobra, tutaj mamy kolejny pojazd i to jest chyba, jeśli mówimy o Anakinie, to jest chyba właśnie ten ścigacz Anakina, czy jak to się to on tam nazywa. W każdym razie dużo żółtych elementów, znaczy dużo, no, jak na taką małą pokrakę. Dobra, tutaj jakieś szare latadło, po instrukcji ciężko mi jest jeszcze zidentyfikować. Jest czternastka tutaj po lewej. No i niestety targa się to po prostu, jeśli okienko wyżej jest otwarte, to po prostu się targa. Dobra, tutaj mamy jakiś stojak z bronią, więc kompletnie to już nie porywa. Trzy klocki na krzyż i trochę elementów strzelających. Oczywiście tylko w naszej wyobraźni. Dobra, tutaj jeszcze jest piętnastka i też widzę nieco niżej szesnastkę, także za chwilę się z tym wszystkim zapoznamy. Dobra, tutaj mamy kolejną figurkę. To też na plus, że z tymi figurkami nie ma jakiejś takiej mega biedy, ale oczywiście no umownie nie ma biedy, bo jak dobrze pamiętam, chyba tych figurek tutaj jest raptem 5, więc jak za tą cenę trochę smutno. No a tutaj też w ogóle mamy żenułę niezłą, ale to jest chyba ten potwór, który gdzieś tam na piachu machał tymi mackami, jak Jabba wskazał naszych bohaterów, to chyba jest to. Nie wiem, wygląda dość paskudnie, ale co mi pozostało? Ja to w takim razie składam i oczywiście wrócę do Was za chwilkę, jak to wszystko będzie złożone. Ocenimy sobie to wszystko, omówimy, no i pewnie też trochę na to ponarzekam. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych elementów, które znalazły się w tych naszych okienkach, no to oczywiście parę słów na temat elementów zapasowych. Nie ma ich jakoś specjalnie wiele, ale myślę, że nie są takie złe. Mamy kilka serków, o czym już wspominałem wcześniej. Znowu mamy te dymione serki, one są bardzo fajne do szczególnie takich niedużych konstrukcji, kiedy mogą imitować różnej maści szybki. Jeden serek w kolorze żółtym, o, tak jak to z serkami być powinno. Całkiem fajnie, że też trafił się uchwyt do miecza świetlnego w takim chromowanym, srebrnym kolorze, no i taki jeden brązowy róg, też fajna sprawa, bo mamy ich w sumie 5, ale o tym za chwilkę. Także cóż, no tak to się prezentuje, jeśli chodzi o elementy zapasowe, a za chwilkę omówimy sobie to, co znaleźliśmy w okienkach i przyznam szczerze, że będzie dość grubo.
No i cóż, tak w pełnej krasie prezentuje się zawartość okienek 9-16 i stwierdziłem, że chyba po prostu za chwilkę na pojedynczym kadrze omówimy sobie te wszystkie elementy, które w okienkach znalazłem, dlatego że no, nie jest zbyt różowo. Za chwilkę sobie to oczywiście omówimy, natomiast tutaj macie taki rzut na pełną zawartość. Sami możecie teraz ocenić, czy wam się to podoba, czy nie. Ja twierdzę, że mnie się podoba tak średnio na jeża z łapką w dół. No ale za chwilkę po kolei polecimy po tych poszczególnych pozycjach. Na początek takie coś. I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ten pojazd, to co jest jego największym minusem, to bardzo duża kruchość, dlatego że on jest tak zamontowany na słowo honoru. Tutaj trzyma się dość delikatnie i przyznam szczerze, że jakoś mnie nie porwał. Jako dostawca części ok, ale czy kalendarze adwentowe powinniśmy kupować jako dawcy części? No nie, powinny nam sprawiać frajdę, dawać jakąś przyjemność, a niestety ta konstrukcja według mnie wypada po prostu, no, co najwyżej przeciętnie. No tutaj to już jest pojechane po grubości, mamy jakiś taki, nie wiem, jakąś taką wieżyczkę do strzelania, ona jest oczywiście regulowana. Tutaj też możemy sobie tymi rączkami regulować, strzela są dodatkowo oczywiście groszki do tego, żeby ją miotać, natomiast sama konstrukcja jest po prostu beznadziejna. Gdyby to był dodatek, nie wiem, do gazetki jako wypełniacz, do figurki, to i tak bym na niego narzekał. I ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że chyba lepiej w te kalendarze adwentowe jest pakować poszczególne elementy, bo przykładowo, no katalogowo ten kalendarz kosztuje 140 zł, czyli mamy cenę dwóch battle packów, plus jeszcze czegoś, bo Battle Pack kosztuje 60 zł z Gwiezdnych Wojen i można to naprawdę powkładać elementy, nie wiem, jakiegoś małego łazika, jakiegoś pojazdu, poskładać to do tego, dopchać więcej figurek, no a to po prostu jest biedne i to nie podoba mi się w ogóle. I żeby nie było tak smutno, tutaj mamy takiego małego, nie wiem, padawana. Ja gościa kompletnie nie kojarzę, więc możecie śmiało pisać w komentarzach, kto to jest. Taką ma trochę bardziej opaloną cerę. Wyraz twarzy jest tylko jeden. Bardzo popularne ostatnio włosy, te, które w przypadku Newta Scamandera pojawiały się za każdym razem. Chyba też Doctor Strange takie posiadał. Tutaj jeśli chodzi o nadruk na torsie, takie jakieś na kurteczce różnej maści nadruki. Tutaj z tyłu taki oto logotyp, całkiem ładnie wyglądający. Nóżki bez nadruków, nóżki krótkie, niezginane. No i do tego niebieski miecz świetlny z tym takim chromowanym uchwytem, rękojeścią. No, figurka po prostu fajna, przyjemna, sympatyczna. Kolejny miecz świetlny do kolekcji. No i tutaj już pojazd Anakina. Bardzo fajne elementy tutaj się pojawiły. Mianowicie chodzi mi o te elementy, które są fajne takie do wykańczania różnej maści, czy elementów skalnych, czy też jakichś budynków. Strasznie to jest ładne. I tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o zgrabność tego pojazdu, tej konstrukcji, jest in plus. Jest po prostu ładny, jest schludny i przez to, że jest dość mocno odstudowany, to ta mikroskala po prostu nie przeszkadza, bo rzeczywiście wygląda to tak naprawdę przyjemnie dla oka i wydaje mi się, że tutaj akurat jest ok, nie mam się za bardzo do czego przyczepić. No ale to już jest jakieś totalnie, nie wiem, kosmiczne żelazko. Nie podoba mi się to w ogóle. Jako dostawca części, no po prostu trochę szarzyzn tutaj dostajemy, kilka szarych serków, trochę szarych płytek. I bardzo fajne elementy w ilości sztuk dwóch, mianowicie coś takiego. Pierwszy raz mam ten element w rękach, nie wiem, czy on się pojawiał bardzo często wcześniej, ale do tej pory ja go w żadnym z zestawów nie utrafiłem, a trochę tych zestawów mam, więc in plus jako element, jako konstrukcja, bardzo, bardzo in minus. Stojak na bronie, 6 klocków na krzyż, dosłownie. Czy, nie wiem, 7, ok, plus oczywiście dwie bronie. Co do samych broni, no nie wiem, co ja tutaj mam więcej powiedzieć. Po prostu mamy dwie bronie i taki śmieszny stojak. No kurczę, to jest po prostu słabe. Ja nie wiem, dlaczego coś takiego się w ogóle pojawia w tych kalendarzach adwentowych, ale naprawdę one z roku na rok coraz bardziej tracą na jakości. To jest po prostu smutne, przykre, bo jeśli w przyszłym roku te kalendarze też mają wyglądać tak biednie albo jeszcze gorzej, to naprawdę nie ma powodów, żeby w ogóle je kupować. No i druga figurka w dzisiejszym openingu. Tutaj mamy chyba, jeśli się nie mylę, jakiegoś pilota. Ja po prostu mam problem z rozróżnianiem mnogości tych figurek, ale gdybym się miał skupiać na tym, jak ona wygląda, podoba mi się bardzo mocno, dlatego że fajnie ma zadrukowany torsik, równie fajnie nóżki, dużo takich drobnych detali.
Plecki też są z całkiem ciekawym nadrukiem. Jeden wyraz twarzy, taki skwaszony, ale właściwie po co tutaj wyraz twarzy, skoro mamy pełną detali, bardzo, bardzo ładnie wykonaną maskę. Ja to kupuję, mnie się podoba i jeśli miałbym oceniać zawartość tych okienek 9-16, to zdecydowanie ta figurka w moim odczuciu to jest najciekawszy element tego, co udało się w tej drugiej części recenzji znaleźć. Nie wiem, czy trzecia część recenzji będzie miała jakiś taki większy smaczek, ale to zdecydowanie jest zwycięzca dzisiejszego openingu i za chwilkę omówimy zawartość okienka 16. No ja bym tak to mniej więcej skomentował. Cóż, kilka fajnych elementów, bo mamy te brązowe rogi i ogólnie no, brązowych klocków tutaj oczywiście jest najwięcej. Mamy jeszcze te uchwyty, tudzież trzymacze. Taki fajny też ścięty stożek, takie coś, bardzo to wygląda ok. I tak szczerze mówiąc, no ok, kogoś poniosło. Można to na przykład, nie wiem, wykorzystać do jakiejś makiety z Doktorem Strange'em w mikroskali, tylko po co? No po co? No po co? No a tak jak już wszystko się zbierze do kupy, to prezentuje się to w ten sposób, także cóż, no zostało nam jeszcze do otwarcia 8 ostatnich okienek. W przyszłym tygodniu oczywiście ten opening się pojawi. Podsumujemy sobie po prostu też takie pewnie wszystko, co się w tym kalendarzu znalazło. Omówimy go sobie, no może nie szczegółowo, tylko będę miał taki pełny przegląd tego, co znaleźliśmy. Jak na razie, no to jest krucho i tutaj ta figurka rzeczywiście dzisiaj to uratowała, bo tak to byłoby strasznie źle. No ale cóż, dawajcie znać, co Wam się najbardziej podoba, która zawartość, czy właściwie zawartość którego okienka przypadła Wam dzisiaj najbardziej do gustu, czy też macie takie odczucia, że ten kalendarz po prostu jest takim trochę niewypałem i nawet bym powiedział strzałem w stopę, no bo nie wiem, mnie to jakoś mocno nie przekonuje, ale chętnie poznam Wasze opinie, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!